I właśnie dla małych kątów alfa sinus kąta alfa jest zbliżony do tangensa kąta alfa i również do kąta tego wyrażonego w radianach. Ale teraz wykorzystamy tą tożsamość, że sinus danego kąta i tangens danego kąta, jeżeli te kąty są odpowiednio małe, mają zbliżone wartości, a tangens teraz tego kąta alfa n to będzie xn do l, czy tangens kąta alfa to jest xn do l. Więc ponieważ tangens i sinus są dla małych kątów do siebie zbliżone, więc porównujemy prawe strony, porównujemy i bardzo często właśnie jest w zadaniach jest pytanie o odległość prążków kolejnych rzędów. I teraz uwaga, tu na środku jest maksymalne względzie, to jest ten prążek ten zerowego rzędu i potem jest ten dla n równego 1 to jest prążek pierwszego rzędu, dla n równego 2 prążek drugiego rzędu i tak dalej. Czyli wzór na tą odległość prążków tych kolejnych rzędów od prążka tego zerowego rzędu, to jest wzór, tu przez L mnożymy i uzyskujemy ten wzór, gdzie n równa się 0, 1, 2 i tak dalej. I teraz jesteśmy przygotowani jeszcze już do omówienia siatki dyfrakcyjnej, ale to będzie już w kolejnym odcinku. W ogóle ta lekcja już jest dość długa, prawie że dwie lekcje, bo to jeszcze wy musicie nie tylko wysłuchać, ale jeszcze musicie notatkę zrobić, to właściwie jakby były dwie lekcje, ale będzie lekcja już na jutro kolejna z siatki dyfrakcyjnej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.